Witam na kanale Kupiliśmy dom z ogrodem. Dzisiaj temat parapety. My zdecydowaliśmy się na parapety z drewna, dlatego że drewno jest materiałem wykończeniowym, który dominuje u nas w domu. Dlatego postanowiliśmy pozostać przy jednym typie materiału. Niestety ciężko było dostać drewno o takich wymiarach, które nam są tutaj potrzebne. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak z dwóch, notabene półek, zrobić jeden piękny parapet. Pierwszą rzeczą, od której zacząłem, jest umieszczenie parapetu na koziołkach i dwóch podporach, które później przydadzą mi się do usztywnienia całości. Odpowiednie przygotowanie stanowiska daje dużo lepszy komfort pracy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to starannie odpylę nasz nowy parapet. Do tego celu użyję takiego oto właśnie pędzla. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni nakładam klej i rozprowadzam go szpachelką. Uzupełniam klej w brakujących miejscach i ponownie rozprowadzam szpachelką. Tak przygotowane deski sklejam ze sobą, ściskając je do siebie powierzchniami. Teraz górną i dolną listwę ściskam mocno ściskami stolarskimi, po to, by nie powstawały odciski na parapecie. I właśnie w takiej formie pozostawiam to do czasu, aż klej porządnie wyschnie. Na koniec sprawdzam wszystko poziomicą, dlatego że ewentualne poprawki później będą już niemożliwe. Całość pozostawiam do wyschnięcia na 24 godziny. Minęły już 24 godziny. Parapety zdążyły wyschnąć. Teraz mogę bezpiecznie usunąć ściski. Jak widzicie, parapet jest sklejony, dwie płaszczyzny połączone w całość, połączenie bardzo mocne, bardzo trwałe. Jak można zauważyć, po obwodzie wypłynął nadmiar kleju. Teraz wypadałoby go usunąć. Ja do tego celu wykorzystam szpachelkę, której użyłem do nakładania kleju. Jak widać, to samo narzędzie może posłużyć nam do nakładania kleju oraz do jego usuwania.
musiał się ładnie zeskrobać. Teraz pozostaje tylko poszlifować odpowiednio płaszczyzny oraz krawędzie. Zanim zaczniemy załamywać krawędzie, warto jest wpierw wyznaczyć sobie miejsce, do którego będziemy szlifować. Ja w tym celu użyję ołówka oraz takiej oto nakrętki od szlifierki kątowej. Po zlicowaniu nakrętki z dwiema płaszczyznami parapetu i jej odrysowaniu otrzymujemy doskonale widoczną linię, do której będziemy szlifować nasz parapet. Do zeszlifowania tego narożnika użyję takiej oto szlifierki taśmowej z założonym papierem gruboziarnistym, żeby przyspieszyć pracę. Później wszystko wykańczam drobnoziarnistym. A teraz wszelkie płaszczyzny oraz załamania poprawiam takim oto tak zwanym bączkiem z założonym papierkiem drobnoziarnistym gradacji 150. Tak prezentuje się gotowy parapet. Jak widać, albo raczej nie widać nawet miejsca klejenia. Także wyszło, myślę, bardzo ładnie. Powierzchnie są naprawdę gładziutkie. Krawędzie fajnie zaokrąglone. Także tutaj prezentuje się to naprawdę fajnie. Ja jestem z tej roboty zadowolony. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, że będziecie takie wiadomości, jak Wam dzisiaj pokazałem, wykorzystywać. Niby nic wielkiego, ale zawsze człowiek zrobi coś w domu sam, to jest zawsze zadowolony. Tak przygotowany parapet wystarczy dobrze odpylić i zalakierować. Jeżeli kogoś interesuje lakierowanie, to mam już zamieszczone na kanale filmy shorts, czyli te króciutkie. One są poświęcone między innymi lakierowaniu tych parapetów, których nie trzeba było kleić, także tam mogłem przystąpić od razu do tej czynności. Tutaj musiałem pobawić się troszkę z klejeniem, także wyszło całkiem fajnie. A jeżeli Wam podobało się to wideo,
to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiegoś komentarza pod filmem, no i oczywiście zasubskrybować tego kanału. A ja tymczasem żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.